60 tysięcy mieszkańców Bielska-Białej to głos, na który nie potrafię pozostać być głuchy. Nie będzie spalarni odpadów w Bielsku-Białej. Taką deklarację podczas czwartkowej sesji Rady Miasta złożył prezydent Jarosław Klimaszewski. Mieszkańcy przeciwni jej powstaniu walczyli o to od 3 lat, jednak wyniki przeprowadzonego po raz pierwszy w historii miasta referendum odebrały nadzieję na wycofanie się władz z tej inwestycji. I choć wynik ponad 28% nie jest wiążący, prezydent uszanował opinię mieszkańców, którzy w głosowaniu sprzeciwili się budowie spalarni. Mam nadzieję, że to widać demokratom z krwi i kości i trudno zignorować tak silny głos mieszkańców. Wiadomo, że to referendum nie było wiążące w sensie prawnym, ale ten próg był bardzo blisko i biłem się z myślami. To jest taki moment, kiedy to się czasami zdarza. Wszystko było w moich rękach, te dylematy miałem, konsultowałem to i rodzinnie, i z osobami, które są dla mnie autorytetem. I stwierdziłem, że głos mieszkańców w tym wypadku trzeba uszanować i tak też zrobiłem. Podczas sesji głos zabrali również przedstawiciele ruchu społecznego Stop Spalarni Śmieci w Bielsku-Białej, którzy chwilę wcześniej zgromadzili się przed urzędem, by po raz kolejny wyrazić głośno swój sprzeciw. Dziś czują satysfakcję, ale i ulgę, gdyż podczas prowadzonej przez siebie 3-letniej kampanii podjęli sporo działań uświadamiających lokalną społeczność. Mamy nadzieję, że w ślad za tym dzisiejszym oświadczeniem pójdą konkretne dokumenty i decyzje, między innymi na przykład zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wapienicy, który został zmieniony właśnie pod spalarnię i zaskarżony przez mieszkańców. To należałoby otwarcie wycofać, jak również wycofać się z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, która została złożona przez Zakład Gospodarki Odpadami. To tak naprawdę potwierdziłoby to, co dziś wydarzyło się na sesji. Ostateczna decyzja prezydenta jest o tyle istotna z perspektywy społecznej, że we wspomnianym referendum udział wzięli wyłącznie mieszkańcy Bielska, a z decyzyjności wykluczeni zostali ci z Jaworza, Wapienicy oraz Jasienicy, których uciążliwość powstania spalarni również miała dotknąć. I choć dziś mogą ogłosić zwycięstwo, wciąż z ostrożnością podchodzą do deklaracji prezydenta. Mam ograniczone zaufanie. Myślę, że powinniśmy te plakaty zachować, bo jeszcze nie wiemy, co się może wydarzyć. Jak jednak jednomyślnie przyznają zaangażowanie w kampanię, było warto. Mieszkańcy mówią również, że spoglądanie władzy na ręce nie ustaje. Chcą dopilnować teraz, by wszystkie przygotowane do rozpoczęcia inwestycji dokumenty zostały wycofane, a słowo stało się rzeczywistością. Świętochłowice będą szukać oszczędności w tamtejszym szpitalu. Obecnie sytuacja finansowa placówki jest bardzo zła. Zadłużenie wynosi ponad 30 milionów złotych. A jeśli miasto nie zareaguje, to szpital będzie przynosił straty w wysokości około 1,5 miliona złotych miesięcznie. Plan naprawczy bierze pod uwagę 3 scenariusze. Wśród nich jest taki, który zakłada likwidację oddziału chirurgii, a także oddziału położnictwa, ginekologii i neonatologii. Najmniejsza strata była zanotowana przy pierwszym wariancie w momencie likwidacji oddziału chirurgii i oddziału ginekologii, położnictwa i neonatologii, bowiem wiemy, że to są po prostu procedury słabo wycenione, a mała liczba porodów też przedkłada się na wynik finansowy. Tak jak wskazywałam, dzisiaj mamy zapaść narodzin i odczuwają to również inne jednostki. Prezydent miasta Daniel Beger na razie jednak uspokaja, choć zapowiada, że decyzja o tym, jak miasto znajdzie oszczędności w szpitalu, zapadnie w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Dzisiaj sekwencja zdarzeń jest taka, że mamy przygotowany program naprawczy, jesteśmy po rozmowie z radnymi i dzisiaj jest czas na to, żeby powołać wspólny zespół razem z pracownikami, razem z tymi ekspertami, żeby wypracować już na bazie tych dokumentów i przekonań pracowników najlepsze rozwiązanie dla szpitala. Inne warianty, które brane są pod uwagę, to m.in. zmniejszenie liczby łóżek na oddziale chirurgii czy przenosiny ZOL-u do szpitala przy ulicy Chorzowskiej. Dziś radni z Chorzowa dali zielone światło prezydentowi miasta, by ten złożył skargę na decyzję wojewody w sprawie unieważnienia uchwały o budowie osiedla na terenach po dawnych halach MTK. Generalnie jesteśmy za tym, aby takie osiedle w tamtym miejscu po byłych targach powstało. To jest teren bardzo w tej chwili zdegradowany, zabetonowany. On nie stanowi żadnej wartości krajoznawczej. Naczelnym argumentem za złożeniem skargi na decyzję wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka było według radnych niedotrzymanie ustawowego terminu 30 dni na opublikowanie decyzji rozstrzygnięcia nadzorczego.
Termin minął 9 kwietnia. Wszelkie terminy zostały dotrzymane. Ten termin przypadał na 9 kwietnia, czyli był to dzień wolny, bowiem przypadało to w niedzielę. Następnego dnia był 10 kwietnia, czyli święto wielkanocne. Rozstrzygnięcie zostało wydane w następnym dniu po tym święcie wolnym. Czyli 11 kwietnia. Ponadto radni, którzy byli za budową osiedla, mają też inne argumenty. Chodzi o ulicę Bytkowską w Katowicach i Targową w Chorzowie oraz fakt braku uzgodnień z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Katowicach, które w unieważnieniu uchwały wyszczególnił wojewoda. Wszystko ma rozbijać się o interpretację ustawy Lex Developer. Tak naprawdę inwestycja mieszkaniowa nie styka się bezpośrednio z ulicą Bytkowską, a z ulicą Targową, która dopiero jest jakby tą ulicą, która łączy się z ulicą Bytkowską. I to również nie zgadzamy się z taką opinią, bo inwestycja mieszkaniowa jest stricte na terenie naszego miasta, naszej gminy. I tutaj nie ma wątpliwości, że te połączenie z drogą publiczną przez ulicę Targową, którą my będziemy remontować, będzie. Teraz spór rozstrzygnie Sąd Administracyjny w Gliwicach. 28 kwietnia Bielski Sąd Okręgowy ogłosi wyrok w procesie apelacyjnym drugiego zastępcy burmistrza Cieszyna Przemysława Majora. W pierwszej instancji samorządowiec został uznany winnym znieważenia premiera i pomówienia instytucji państwowych, ale sąd umorzył sprawę. Podtrzymuję to rozstrzygnięcie sądu i przyjmuję to rozstrzygnięcie sądu rejonowego w Cieszynie. Natomiast uważam za niezasadną apelację prokuratury w zakresie nałożenia na mnie kary finansowej. Kilkukrotnie podkreślałem, że wyrażałem przeprosiny w stosunku do instytucji i osób, które poczuły się urażone moją wypowiedzią. 2 lata temu na prywatnym koncie w medium społecznościowym Major odniósł się do ówczesnej sytuacji na granicy z Białorusią, oznaczając MSWiA, Ministerstwo Obrony Narodowej, Straż Graniczną premiera Morawieckiego oraz PiS napisał: niczym się nie różnicie od nazistów, niczym. W PiS ilustrował fotografiami małych więźniów opuszczających niemiecki obóz Auschwitz oraz dzieci stojących za ogrodzeniem placówki Straży Granicznej w Michałowie. Z oskarżeniem wystąpili śledczy z prokuratury w Żywcu. Wystarczy kliknąć i napisać o swoim problemie. W Katowicach zaczął działać system Reschool. To aplikacja, za pomocą której uczniowie mogą całkowicie anonimowo poinformować nauczyciela, na przykład o przemocy fizycznej ze strony rówieśników. Uczeń ściąga sobie aplikację, pobiera ją na telefon, wpisuje kod szkoły i wchodząc w aplikację może kierować się do konkretnego interwenta, bądź po prostu wysłać do wszystkich i my potem przyporządkowujemy do siebie tych uczniów, którzy piszą do nas. Taka aplikacja działa już m.in. w szkole podstawowej numer 58 w Katowicach. Chcieliśmy być tutaj w tym momencie skuteczni, bardzo skuteczni w podejmowaniu interwencji w sytuacjach, gdzie jest zagrożone dobro dziecka. Ta skuteczność w dużym stopniu wiązała się z tym, żeby dzieci czuły się też bezpieczne, informując czy zgłaszając o problemach, które ich dotyczą. Zgłoszenie o problemie danego ucznia otrzymuje nauczyciel interwent, który ma za sobą odpowiednie warsztaty. W zależności od skali problemu nauczyciel decyduje, jak go rozwiązać. Czy da się to zrobić osobiście, czy może sprawa jest na tyle poważna, że trzeba poinformować odpowiednie służby. Zdaniem ekspertów to narzędzie może się sprawdzić. Daje młodzieży poczucie anonimowości i rzeczywiście sprawia, że te komunikaty mogą być bardziej adresowane do dorosłych w sposób, który nie wywołuje poczucia winy, który jest dyskretny, a dzięki temu jest duża szansa na to, że dorośli będą mogli przygotować właściwą odpowiedź i reakcję. W samych Katowicach z aplikacji Reschool korzysta już 27 szkół. Reschool tak naprawdę jest kolejnym działaniem, które realizujemy z UNICEF-em. W ogóle w Katowicach stawiamy na te nowoczesne technologie, między innymi mamy system KISMIA, a wraz z UNICEF-em wdrożamy też w żłobkach miejskich system LifeKit, dzięki któremu można weryfikować to, jak dziecko spędza dany dzień w żłobku. Ale Reschool przydać może się nie tylko w przypadku problemów z rówieśnikami w szkołach. Za pomocą aplikacji uczniowie mogą także poinformować o przypadkach przemocy domowej. 150 lat temu urodził się Wojciech Korfanty, człowiek, dzięki którego determinacji Śląsk leży w granicach Polski. Chęć życia w wolnym, niepodległym państwie, kształtowanie się granic Rzeczypospolitej Polski, wówczas mieć odwagę, to za każdym razem trzeba było mieć w świadomości, że ryzykuje swoim życiem i życiem swoim bliskich. Wojciech Korfanty urodził się w 1873 roku w osadzie Sadzawki. Przez całe dorosłe życie podkreślał, że jest Ślązakiem i Polakiem, choć jak sam przyznawał, do polskości jakiś czas dojrzewał.
Bodźcem, który obudził w nim chęć przynależności do narodu polskiego, było zachowanie pruskich nauczycieli w jego gimnazjum, którzy jak mantrę powtarzali, że Polska to naród, który już nigdy nie będzie istniał. A za tym marzeniem poszła wielka praca, praca organizacyjna, praca dyplomatyczna, polityczna. To wszystko zsumowało się w wydarzenia czerwca 1922 roku, objęcia części Górnego Śląska przez Polskę. Dziś z okazji 150. urodzin Wojciecha Korfantego uczczono jego pamięć na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach. W uroczystości wzięli udział m.in. rekonstruktorzy w strojach powstańców śląskich, replika czołgu Korfanty, a nawet sam legendarny polityk, w którego rolę wcielił się aktor Dariusz Niebudek. Poświęciłem misji powrotu Górnego Śląska do rodziny słowiańskiej. W ostatnich latach dzięki staraniom wielu instytucji zwiększa się świadomość tego, kim był Korfanty i jak wiele dla Śląska i Polski zrobił. To, że Wojciech Korfanty rzeczywiście był nie tylko jednym z twórców odrodzonej Rzeczypospolitej w dwudziestoleciu międzywojennym, ale przede wszystkim osobiście zasłużył się przywróceniu polskości tych ziem. Wojciech Korfanty zmarł 17 sierpnia 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej.